domku świnki Pepy wszyscy już smacznie śpią. Tata świnka, George oraz Pepa. Mama świnka jest w odwiedzinach u babci i dziadka. Pepa i George smacznie sobie śpią. Jednak nagle w łazience słychać jakiś stukot. O nie! Co się stało? Co to jest? Ale się wystraszyłam! Ale się wystraszyłam! George, szybko obudź się! Szybko obudź się! Coś się dzieje! Szybciutko, nie słyszysz! Co się stało, Pepo? Daj mi spać, jest tak późno! O, Pepo! George, słuchaj! Ojej, Pepo, co to jest? Ja się boję, przecież mamy świnki nie ma. Tata świnka śpi na dole, a w łazience też nikogo nie powinno być. Co to może być, Pepo? Ojej, George, no ja nie wiem, musimy to szybko sprawdzić. Pepo, to jest tak ciemno, boję się. George, coś widzę. O nie! O nie, to duch! George, szybko, musimy się ukryć, tak się boję duchów, tak się boję duchów. Ja też, Pepo, ja też, o nie, on tutaj idzie. George, on zszedł na dół. My chyba tutaj zostaniemy. Poczekamy. No tak, Pepo, ale co z tatą? Przecież tam na dole jest tata. Musimy go ratować. Ale ja się boję, Pepo. Ja też się boję, ale szybciutko musimy pomóc tacie. Straszy wszystkich domowników. Ten dom będzie mój. Cały mój. O nie! Widziałeś, George? On poszedł do kuchni. Musimy szybciutko obudzić tatę. Tato! Tato, obudź się szybko! Tatusiu, obudź się! Czemu mnie budzicie, dzieci? Nie budźcie mnie, Pepo, jeszcze chwilkę. Tato, szybko, obudź się! Mamy ducha w kuchni! Jakiego ducha? Co wy mówicie? Co się dzieje, Pepo? Czemu mnie budzicie? Na pewno wam się coś znowu przywidziało. Zaraz pójdę do tej kuchni i pokażę wam, że tam nie ma żadnego ducha. Ale tatusiu, tam naprawdę jest duch. Uważaj! No i gdzie macie tego ducha? Dzieci! Jesteście tutaj niechciani. Musicie natychmiast stąd wyjść. Ten dom jest mój. Duchy! O nie, dzieci! To jest naprawdę duch! Dobrze! Bójcie się mnie! Szybciej pójdziecie z tego domu i będę miał cały dom dla siebie! O nie, dzieci, słyszałyście? On chce nas wyrzucić z domu. Tak, tatusiu. I co my teraz zrobimy? On jest straszny. Co zrobimy? Wiem. Zadzwonimy pokoju specjalnego. Kto się zajmie tym duchem. O, a jest ktoś taki? Oczywiście, że jest. Dobrze. Już. Szybko zadzwonię. Zaraz przyjadą i zrobią z nim porządek. Halo? Halo? Czy to Ghostbusters? Tak, tak. Z tej strony Ghostbusters. Czym mogę panu pomóc? Proszę pani, w naszym domu jest duch. Szybko przyjeżdżajcie. Dobrze, proszę szybko podać adres. Jak najszybciej zjawimy się na miejscu. Zedemor, hej, Zedemor. Co tam się dzieje? Grzebię tutaj trochę. Co ty tam robisz? Ano, reperuję broń, bo coś się z nią stało. Szybko schodź, bo mamy zlecenie. Dobra,
Gotowe. Mam nadzieję, że teraz zadziała. A co tam się w ogóle stało? Hej, jak zejdziesz, to ci powiem, przecież nie będę krzyczała. No chodź. Dobra, dobra, już schodzę. Zenemor, słuchaj, jest duch do złapania. A no wiem, no cały czas przecież łapiemy te duchy, tak? No tak, ale to nie jest zwykły duch. Jak to nie jest zwykły duch? No to jest ten duch, którego szukamy od wielu miesięcy. Niemożliwe, to ten duch, który chodzi po domach i chce w nich mieszkać? No tak, to jest ten sam duch, jedziemy szybko, bo nam jeszcze ucieknie. Przygoda, nadchodzimy. Dobra, jesteśmy na miejscu! Szybko! Zenemor, a czy ty o czymś nie zapomniałeś? Nie, no o co ci chodzi? Idę łapać ducha. No jak to? Bez naszych protonowych plecaków? Ojej, no zapomniałem, no! Och, Zenemor, gdzie ty masz tą głowę? Okej, ja już jestem gotowa. Ja też już jestem gotowy. To co, idziemy łapać duchy? No uciekajcie stąd! Na co czekacie? Uciekajcie natychmiast! Tatusiu, on jest coraz bliżej, boję się! Spokojnie, za chwilę będą! O, już są! A wy tutaj co robicie? No, wydaje mi się, że już zbyt dużo nabroiłeś! Troszkę narozrabiałeś! Zaraz się tobą zajmiemy! Ha! Nigdy mnie stąd nie wygonicie! Nigdy mnie stąd nie wygonicie! Zobaczymy! Uwaga, Zenemor! Na miejsca, gotowi, cel, pal! O nie! Tylko nie tak! Szybko, Zenemor! Leć po pułapkę! Biegiem! Szybko, Zenemor! Zaraz to przestanie działać! Ojej, tatusiu! Co się dzieje? Zaraz już nie będzie tego ducha! Poczekajcie! Okej, mam! Możemy go złapać! Mam go tutaj! W końcu go złapaliśmy! Ojej, Zenemor, ty nigdy nie urośniesz. Ojej, dziękujemy bardzo za złapanie ducha. Tak bardzo się baliśmy. Duchy są straszne. Oj, nie ma problemu. Tutaj naprawdę nie ma co się bać. Dzieci, jeśli kiedykolwiek będzie was nachodził jakiś duch, dzwońcie do nas, my się wszystkim zajmiemy. Dziękujemy, już się nigdy nie będziemy bać duchów, na pewno! No i super! Proszę pana! Tak, słucham. A co się stanie z tym duchem? Ten duch trafi do specjalnego więzienia dla duchów, także spokojnie, tak szybko nie wyjdzie. O, zobacz, on jest w tym pudełku. Przepraszamy, ale musimy już biegnąć, mamy kolejne zlecenie. Oczywiście, dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. No, dzieci, to było straszne, prawda? Tak, to było straszne. No ale ja już się więcej nie będę bała duchów. Tak, tatusiu, bo przyjdą pogromcy duchów i powstrzymają ducha. Jupi! Tak, tato, a ja to bym chciał zostać takim pogromcą duchów. No, George, wydaje mi się, że jesteś jeszcze troszkę za mały. Chodźcie już spać, dzieci. Hej, a czy wy boicie się duchów? Zostawcie komentarz, no i oczywiście łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa, pa! Ja jeszcze tu wrócę. Buha!